Jak już wspomnieliśmy o Ryan Kumunie w poprzednim odcinku, to ciężko jest nie wspomnieć oczywiście o wersji z Danon Sparsami, który ma abilitkę Runaway Draw, która pozwala na dobranie trzech kart i wtasowanie Danon Sparsa wraz z Dun Sparsem. Sem do deku. Tak, i ten zabieg ma na zadanie nieco poprawić konsystencji deku, żeby było więcej opcji. No, oprócz tego mamy oczywiście Baby Rowing Moony, czyli te mniejsze Rowing Moony, no i dwa duże. Te tym razem nie są aż tak skupione wokół tego dużego, tylko skupiamy się na tych małych. Greninja do dyskardu, no i Iron Bundle do wymuszania zmiany. Do naładowania służy nam też Sada's Vitality, która umożliwia również branie kolejnych trzech, jak już zrobiliśmy sobie Runaway. No dodajmy fakt, że Danon Spars ma darmowy retreat, co ułatwia nam zmianę Pokemona. Explore Guidelines do przyspieszania oczywiście ataków Baby Rowing Moona. No i mennego klasycznego bossa. Erten Vessel do discardu. Mamy też Dark Patch do ładowania mrocznych Pokemonów. Mamy Nest Balla, mamy też tretki, żeby właśnie bardziej się dokopać do czegoś. Ultra Bole, Super Rody do wtasowywania, Prime Catcher, czy Ancient Booster Capsule, który daje nam 60 zdrowia i chroni nas przed kondycjami, czyli truciem, paraliżem i konfuzem. No i Altazor do wyskrobywania tych Danon Sparsów, czy właśnie Rowing Moonów. No i 9 mrocznych energii. Czy ta wersja jest lepsza niż ta klasyczna? Zobaczymy. No cóż, od czegoś trzeba zacząć. Tylko kto będzie naszym przeciwnikiem i czy będziemy mieli dobry draw? Rowing Moon lubi zaczynać drugi, to chyba wszyscy wiemy. A więc jak to się potoczy? No, ktoś ma pseudonim Magic the Gathering Bug Catcher. O! Przeciwnik zaczyna. Na co by tu gramy? No i mamy Danon Spars. Niestety ewoluować nie możemy jeszcze. O ja, na Skowilana gramy. No nie, jeszcze to jest takie kontrolne Skowilan. Niedobrze. O Jezu, aż 4 karty ja biorę! What the fuck? Tak, na Skowilana gramy, to jest dość rzadki deck, powiem. No to jest ten duży Skowilan, nie ten mniejszy, który był... O, ewolucja, dobra. Oj, bubr, kurwa. Jest i bubr. No dobra, jak to chcemy rozegrać? No na pewno Nest Balla sobie weźmiemy i zobaczymy, czy jest green. A nie, o, jest! Nest Ball na pewno. Ten Vessel z Arten Vessalem. A drugi Danon Spars. No dobra, te tretki zobaczymy. Wezmę. Się dokopiemy. O Boże, 3 tretki. O, to na pewno chcę. Ja. Tretki. Czy mamy? O, yes! Znaczy, robimy tak. Ultra Bola i ten podyskartuje energię i jednego Explore Guy Slice'a. I sobie weźmiemy tego Break Moon'a. No i będziemy musieli go użyć, niestety.
tego Explore Guy Lace'a. I... dobra, Explore Guy Lace. No to niestety staliśmy zmuszeni. O, na pewno wezmę tą energię. I tego dodam Sparsa. A resztę wyrzucam. Wykorzystujemy fakt, że ma darmowy retreat. Chodzi i on. I wystarczy. Ja. A i drugi dodam Spurs. Znaczy już trochę i tak wyrzuciliśmy z siebie bardzo dużo już. Na razie to jest Kowilan i Bober. O, Crushing Hammer, nieźle. Czy mu się uda? Nie, nie uda się. No to jest też jeszcze widzę taki deck kontrolny. O nie, jeszcze on ma jednego młota. F moment, ale też się nie udał. Ale widzę, że to jest taki kontrol, że Crushing Hammerem oczywiście... O nie, moje dodam Sparsy! O no! Okej. Tutaj headquarters, żeby. No mi trochę utrudnić atak. Z tego bossa muszę wywalić. O nie. O, ja dodam Spurs. To bym sobie wywalił atak czy siak. Stadion wywalę, żeby mieć kolejnego Baby Rangmuna. A, niestety. No i tutaj też podładujemy i bum. Nice ball, dobra. No drugi ten... A, your opponent, now it's burn. No i co, teraz by... Nie, teraz się udało. Tak, co mu to da? A, wywalił mi z tego Rank Moona. No, super zagranie. O, klasyczek. Scovet i Bober. No ale jest to ma weakness, fuck it, to jest taki... No nie, jeszcze George! Nie ma Dodon Spurs! Gdzie jest Dodon Spurs? Gdzie jest Dodon Spurs? Gdzie się podział Dodon Spurs? Mi wpierniczy, no kurde, no. Mówiłem, że wpierniczy. A nie! Kurwa, dwa wędki. O, chce mi wyrolować deck, kurwa. Gdzie są te Dadan Sparsy, kiedy ja potrzebuję te Dadan Sparsy? Dobra. Wiem, co zrobię. Weźmiemy sobie tego Bobra. I co, frajerze? Ten Skowalian jest taki upierdliwy, powiem. Ach, znowu. Chodzi o Headquarters League.
Iron Battle. Nie! Coś jeszcze. Nie, kurwa mać. Jeszcze. To jest jakaś mieszanka miela. O, jest i on. Dead and Spice. Robimy se rana, run away. Idę spadać. O, jest drugi Dadan Spars. I znowu robię rana, run away. Mogłem... No, robię Dadan Sparsy. O, jest jeden Dadan Sparsy. W sumie weźmy sobie dwa Dadan Sparsy. Do widzenia. No, chyba będziemy oddać turę. Niedobrze. Sadę mi wyrzucił, kurwa. Co za jałop skończony. Wyrzucił mi wędki i jeszcze... Nie, znowu wraca ten Headquarters League. Proszę, nie odpalił tego. Nie wiem, nie od... Hehe. Tylko jeden. No, czyli to już jest chyba jego. Znaczy jest... O nie! Moje dudusie, kurwa! Akurat. Ale jest jedna energia. No. Znaczy, że mi wybiebie sady. A ma. Sada wybiebie. Nie! O kurwa, co za... Szuja! No nie! Ej, to jest wkurwiający build. O, mamy to. Mamy to! A. Fuck! No dobra, będziemy musieli poddać grę. Te deki są zawsze jakieś... Kurwa! Co za szulca, kurwa jebana. No niestety przeciwnik ma dużo farta, choć z drugiej strony no jest to kiepskim był matchup niestety. Też widzę, że jaki jest problem, no... Wiebie ci Dadan Sparsa i już jesteś w dupie. No i to chyba nie skończa się tak dobrze jak nasz poprzedni Rank Moon. Tutaj ten poprzedni Rank Moonem. No raczej byłam bardziej zaskoczona. Tak. Nie, chcę iść drugi. A tutaj... Dupa po prostu. No, chociaż też nasz przeciwnik robił nam rola, po prostu. O, trzy muligany? To co na co tego? O, ja, to jest Zorak z Wigglyplaffem, jeszcze z Doctrio, więc cudownie. Chętnie wezmę trzy muligany. Żeby się to udało tym razem w sumie. No mamy Buddy Buddy Puffy, Jingle Puff, no. No, ten Wigglytuff EX może przerażać, bo to już jest dosłownie słoń. Z czego co widzę, to jest chyba build na specjalnych energiach, więc no późniejsze. A jest Greninja. A jest Isada. Ta. O! Ironia! Jedno z ręki damy i... Pyk. Jeszcze użyć Baby Rank Moona.
awaryjnie. No, jak na razie na tym etapie wystarczy. No, ale też gry w to widzę. No, niestety nie mamy stadionów do wyłączania speciali, czy tego Temple of Sinon. Ach, mamy drugiego Dedam Sparsa. Rana, run away! O ile kurwa nie strzeli mi Ioro. To się ze źle. Dobra, no to naszego Toctrio, który pozwala na dobierałkę. O, Kacza Punk. Wo fuck it. Znaczy, nie wiem, czy to nie jest na Wigglypuffa, no. Tutaj jakieś śmieszne deki. Coraz więcej takich śmiesznych deków jest. Tak, on pozwala na dobranie karty i on się jeszcze rani. Tak to działa. No jeszcze tym atakiem pozwala... No i jacuś, placuś. No nie, tylko nie ten Wigglypuff. On może być takim klocem. To się w pale nie mieści. No dobra, wchodzę tu do Dunsparce. Runaway. A czy przejdziemy jeszcze do jednego deku, który akurat... A, no właśnie, wiedzę, co tu mamy. Jeśli on zagra supportera, to jest dopiero dupem. Znaczy, zrobimy tak. Dark Patch. Tak, zrobię tego potężnego prankachera. Tak, na to najpierw, tak. Prankachera w tego. Tu robimy numer stuleci, czyli stary numer jak świat i boss w tego. No i musimy się tak troszkę zbić. W sumie troszkę to za mało, bo 200 to boli. No, drugi aż... No... Cel uśredni, co środki. Jakiś Corolla's deck widzę. No, ten Wigglypuff może być... Tak, if this Pokemon gets any special attachment... No, może mieć 100 HP i może być strasznym tankiem. No, Wigglypuff EX. No bo jeżeli on będzie miał jakąkolwiek specjalną energię, no to... No, może być tankiem. Co kończy się na przykład po obijaniu. Jakiś any special. On może jeszcze zadać 180, jeżeli w tej turze użyje supportera. No dobra, coś to zmienia. Didn't Sparsa muszę mieć. Przeciwnik myśli. Pewnie zaatakuje to Duduo. No bo mu to tak wystarczy zbić na tym rajku, nie? Znajdę musi tak go pierprznąć. O, to jest. Przeciwnik nie zrobił nic. Znaczy dobra, Nest Ball. No, po tego da nam Sparse. Mamy Greninja. Tretki, dobra. A, wezmę kolejne tretki. Czy ja potrzebuję? Myślę, że tak. No, też żeby nie było łatwo.
No, niestety tutaj jednego Pokemona i tak musimy. No tutaj nie wiem, czy jest sens. No, użyję po prostu Camility Storm i nie będę na tego dyskardować po prostu. Tutaj widzę, że przeciwnik nic nie zdaje, czy po prostu ja nie wiem w sumie. No i co teraz? Silnik coś zrobi? Czy będzie stał jak kołek? No bo też w ten sposób wygrywamy grę. Czy przeciwnik coś zrobi? Nie wiem w sumie. Ale no bardzo długo chyba widzę zleka. Opponent was invited too long. O Jezus. Czyli gdzieś poszedł se, o ja. No ale dużej różnicy by nie było. Choć ta wersja ma jakiś tam ogromny potencjał, powiem tak, ale no trochę trzeba ufać tym dobieraniu z Dungeon Sparsów. No i trzeba to rozkręcić. A tak, to jest taki całkiem fajny build, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.